No nie! Jakiś paskudny szkodnik dobrał mi się do moich warzyw. Do roboty! Znaleźliśmy naszego człowieka, świnkę. No, w sensie, że szkodnika. Cebule są chyba w porządku. Słuchaj, nie widziałeś tu przypadkiem świnki morskiej, takiej małej, śmiesznej? Pewnie! Ta futrzasta paskuda pojadła sobie beztrosko moich warzywek, a potem czmychnęła gdzie pieprz! Oj, to jak my ją teraz znajdziemy, co? Teraz to może być już wszędzie! Myślę, że się musimy rozdzielić. I oczy, i uszy otwarte. Dobra! James, stój! Jesteśmy już na górze! James, stój! No zatrzymaj się! Teraz nawet jak się zatrzyma, to już nic nie da. O nie! Wózek się rozpędza! A jak go przygniecie? Uważaj, dynia! Co? Co jest? Szybko uciekaj! Ratunku! Ojej, strasznie szybko jedzie! No i gdzie się zatrzyma? My mamy stanowisko numer 6! Spróbuj trafić w szóstkę! No co? Niech to, a niech to, niech to. Jakiś niedobry łobuz porwał mi moją kapustę. Jak tam, masz świnkę? Nie. Złapałem ziemniaka. Co? Mi ta rzepa tańczy? O, ta futrzasta bestia bezczelnie pogryzła moje cudeńko! Musimy powstrzymać Norisa, bo jak wszystko zje, to jak my zrobimy ten konkurs? No nie, porwał mi najlepszą marchewę. Ojej! No, nieźle. Patrzcie! Ląd na horyzoncie! Ale to nie jest nabrzeże! To latarnia morska! I płyniemy prosto na skały! Skały! Skręcaj! Nie panuje nad tym straszliwie się fale! O nie! James za burtą! Słuchajcie! James jest w wodzie! Ich nie widzę! Czekaj! Akcja poszukiwawcza, pierwsza zasada. Im wyżej się znajdziesz, tym więcej zobaczysz! Tom, dawaj wyżej! Show, mami! Koło latarni morskiej! James wpadł do wody! Musimy się pośpieszyć! Trzymaj! Spróbuj się złapać! Nie dam rady! Patrzcie, łolami dwa! No co ty, auksiąż? Nie ma czasu. Mój eksam! Spokojnie, już po wszystkim! Pozwól, że ja poprowadzę, a wy trzymać się z tyłu. Dobra, to wciągaj nas! Penny, wszystko gra u ciebie? Pewnie, wszyscy cali! Zabiorę ich z powrotem do miasta! Może mnie ktoś proszę teleportować? Nie ma mowy, będziesz tu stał i słuchał. Po pierwsze, wziąłeś sobie coś, co nie jest twoje. Po drugie, nikomu nie powiedziałeś, dokąd płyniesz. No wiem, głupie to było, przepraszam. A ty, Sara, bardzo się cieszę, że umiesz sterować, ale to nie znaczy, że możesz sama pływać. Przepraszam, to się nie powtórzy. No dobra, też nie jestem bez winy. Mogłem odstawić Neptuna do centrum ratownictwa, zanim skoczyłem na lunch. Tak, zdecydowanie. Wiem, że paluszki rybne bronwyn są świetne, ale na przyszłość spróbuj się oprzeć. Patrz!
Ale mamy wszystkie kosmiczne robale. No ja nie mam. No świetnie, mam nadzieję, że to koniec tej nieszczęsnej zabawy. Bezpieczeństwo jest ważniejsze niż robale, jasne? Proszę was, patrzcie, co się wokół was dzieje. O, ludzie wypuścili nową grę! Kosmiczne robale 2! Znajdź legendarnego Mega Żuka! No nie... Drużyna Normana rusza w kolejną kosmiczną misję! Śmiało, dotrzemy tam, gdzie żaden chłopak... i dziewczyna nigdy wcześniej nie dotarli. Nadal nie mam tego zasięgu. A wiesz, że to może nawet i lepiej? Pani Golczycowa, tej nocy tylko jedna osoba widziała diament. I był to pułkownik Kek. Co? Co? Kto widział diament? Cicho, słuchaj, nie gadaj. Właśnie się staram. Ale jego bym raczej nie podejrzewał. Obstawiałbym Lady Pifflington. Poddaję się! Nie dość, że mi tu koszmarnie śmierdzi. Kotem! To on jeszcze ciągle musi miauczeć! Cicho! Ale jakie to ma znaczenie? Świadków było mnóstwo. Teoretycznie każdy mógł ukraść diament. Ale mnie to nawet nie jest potrzebne, panie detektywie. O, upsik. Będę się pani uważnie przyglądał, miła pani. Radzę więc mieć się na baczności. No i gotowe. Jestem czysty, śpiący jak, albo i nie. Ty się nic nie bój. Ja umiem sobie radzić z takimi śmierdziuchami. Ale tutaj to chyba się jednak przyda jakaś butla z tlenem. Co to było? A dlaczego ten kot łazi po półkach? Norman, czemu go wypuściłeś? Chcesz, żeby mi zapaskudził cały dom? Cicho! Zaraz się okaże, kto ukradł ten diament. Nie zasłania! I teraz mam pewność, że podstępnym złodziejem jest... Nie! Przecież on już mówił, już prawie powiedział! Dopóki kot nie wróci do klatki, nie będzie żadnego filmu. Rozumiemy się, czy nie? Dobra, idę po kota. Jak się nie dowiem, kto ukradł, to oszaleję. Ale ostrożnie, proszę cię! Da. Zabieraj ten swój paskudny ogon. Ej! Ten kot zaczyna mnie powoli drażnić. Żyjesz? Wszystko w porządku? Tak, dzięki. No i gdzie ten nieszczęsny kot? Nie, czekaj. Tylko go nie strasz. Chyba mamy większy problem. Biegnę po tatę! Zamknięte! Pułapka! Hej! No już, zróbcie coś! Dzwonię po strażaka sama! Bądziaki! Szybko barykadujemy drzwi i okna! Dobra, chodź na górę. Bezpiecznie. Co jest? Też jesteś Pądziak! Nie, nie jestem Pądziak, ale chyba trochę źle się czuję. Od tego właśnie się zaczyna. Ludzie, ratunku! Norman! Co ja mam robić? Co ja mam robić? Zadzwonię po strażaka sama. No nie. Gdzie oni mają telefon? O, chyba tam jest. No tak to w życiu nie wejdę. Muszę dać im jakiś znak. Jest flara. No pięknie. O, ludzie! No to był dopiero koszmar. Śniło mi się, że Norman Price puścił flarę prosto w kosz na brudy i podpalił mi dom. Czyli to nie był sen. Norman Price wystrzelił flarę. Dom Fladów znowu się pali. Norman Price wystrzelił flarę. Uwaga, u Fladów znowu pożar.
Elvis, Ellie, gasicie ogień od zewnątrz. Penny i ja wyciągniemy wszystkich ze środka. Tak jest. Ach, nie mogę otworzyć. Cofnąć się! O! Bądziak! Uspokój się, Norman, to tylko ja. Ratunku! Słyszałaś? To chyba Mandy. Dobra, zabierz Mike'a i Normana na dwór. Idę po małą. Na pomoc! Strasznie tu dużo tego dymu. Połóż się na podłodze i nie zbliżaj się do drzwi, dobrze? Zaraz cię wyciągnę. Ach! I już po strachu. Kto tam? O! 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 Mnie to tak łatwo nie wystraszysz, co? Nic się nie bój, koniku. Wszystko jest w porządku. Wędrujemy sobie tak i siak. La, 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 la. Jaj, możesz już przestać? O nie! Ej, Mandy! Przecież ty tak super świetnie jeździsz. To czemu Hanna trzyma cię na smyczy? No chodź, kowboju. Tempo, tempo. No idę już. Słuchaj, tak szczerze, na pewno wszystko w porządku? Tak. Chciałam tylko sprawdzić, jak idzie szlak. I teraz już wiem. No to możesz mnie już puścić? Dzięki. Dobra, to ty jedź przodem, a ja sobie... Ja zrobię sobie przerwę i nakarmię konia. Dobra, jak sobie życzysz. Wio, maluchu. Dasz sobie radę. Gotowy? No to wio. Oj, nie słyszysz? Ruszaj się. No chodź. Ej, jak ja nie lubię koni. Stój! Nie, czekaj, gdzie biegniesz? Ty czujesz to, co ja czuję. Hej, nie bój się, koniku. Ja się nie boję. To ty też nie musisz się bać, prawda? Jest Moose, Steel, Lizzie, Sara i James. O, nadchodzi Norman, pewnie poma rodzina. Mała, Elvis, strasznie mnie bolą nogi. I jedzie Hanna w świetnej formie, lecz zaraz przecież dwa były konie. Trzeba znaleźć Mandy. Lizzie, za mną.